Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Dzięki wielomiesięcznym, intensywnym działaniom operacyjnym oraz wykonaniu kompleksowych czynności dochodzeniowo-śledczych, funkcjonariusze z Dolnośląskiej oraz Opolskiej Komendy Wojewódzkiej osiągnęli znaczący sukces w walce z przestępczością zorganizowaną. Skrupulatna praca pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu doprowadziła do rozbicia międzynarodowej grupy przestępczej, której członkowie specjalizowali się w oszustwach na wnuczka i na policjanta, głównie na szkodę osób starszych. Działalność grupy rozciągała się na terenie Wrocławia, innych miejscowości w Polsce, a także na obszarze Republiki Federalnej Niemiec. Członkowie tej zorganizowanej grupy przestępczej stosowali wyrafinowane metody manipulacji, podając się za funkcjonariuszy organów ścigania lub bliskich krewnych ich ofiar, aby wzbudzić zaufanie i wyłudzić od nich znaczne wartości majątkowe. Ich ofiarami padały głównie osoby w podeszłym wieku, które zostały pozbawione oszczędności życia w postaci gotówki, biżuterii czy złota. Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa ta wyłudziła co najmniej 700 tysięcy złotych, a próbowała wyłudzić jeszcze 2,5 miliona złotych. Efektem działań służb było zatrzymanie trzech kluczowych członków tej grupy na terenie Wrocławia. Podczas przeszukań w miejscach zamieszkania oraz magazynach wynajmowanych przez zatrzymanych udało się odzyskać mienie o wartości przekraczającej 600 tysięcy złotych, w tym sztabki złota, luksusową biżuterię, znaczną ilość walut obcych, a także zabezpieczyć trzy pojazdy i luksusowe zegarki należące do podejrzanych. Wobec zatrzymanych postawiono łącznie 24 zarzuty dotyczące oszustw oraz uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sprawcom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Śledztwo wciąż się rozwija, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Dalsze czynności mają na celu nie tylko pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich członków grupy, ale także identyfikację i pomoc ofiarom, które padły łupem przestępców. Ścisła współpraca z niemieckimi służbami umożliwia ustalenie pełnego zasięgu działalności grupy oraz skali wyrządzonych szkód. W postępowaniu sądowym Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej skazał księdza Tomasza Z. na 1,5 roku pozbawienia wolności. Duchowny odpowiadał za szereg poważnych przestępstw, w tym nieudzielenie pomocy potrzebującemu mężczyźnie podczas prywatnego spotkania o charakterze seksualnym na terenie plebanii, przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za rozpowszechnianie narkotyków. Sprawa, która wyszła na jaw dzięki publikacji w Gazecie Wyborczej, dotyczyła zdarzenia z sierpnia ubiegłego roku, kiedy to w mieszkaniu parafialnym w Dąbrowie Górniczej odbywała się impreza z udziałem świadczącego usługi seksualne mężczyzny, który w jej trakcie stracił przytomność. Nieprawidłowości w zachowaniu księdza Tomasza Z. i całej sytuacji doprowadziły do interwencji policji, która nie została wpuszczona do środka przez uczestników spotkania, co wymusiło wezwanie dodatkowych sił. Po ujawnieniu skandalu, Kościół podjął kroki w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, tworząc specjalną komisję. Jednak media kontynuowały ujawnianie nowych faktów na temat nielegalnych aktywności odbywających się na plebanii, co doprowadziło do wydalenia księdza z parafii i pozbawienia go wszelkich funkcji kościelnych. Skandal miał dalsze konsekwencje dla hierarchii kościelnej. Biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak podał się do dymisji, którą przyjął papież Franciszek, wyznaczając na jego miejsce arcybiskupa katowickiego Adriana Galbasa jako administratora diecezji. Prokuratura rejonowa w Dąbrowie Górniczej, prowadząc śledztwo w sprawie, zdecydowała o tymczasowym aresztowaniu duchownego, co zaowocowało szybkim procesem sądowym. W wyniku postępowania ksiądz Tomasz Z. został skazany na karę pozbawienia wolności. Ma również wypłacić zadośćuczynienie i nawiązki finansowe na łączną kwotę 18 tysięcy złotych. Ze względu na delikatność zarzutów i ochronę interesów pokrzywdzonego, proces odbywał się przy wyłączonych drzwiach, co ograniczyło dostępność informacji dla mediów. Mimo to, wydaje się, że zarówno obrona, jak i prokuratura nie planują wnosić apelacji, co sugeruje, że wyrok może stać się prawomocny bez dalszych rozpraw apelacyjnych.
poseł Grzegorz Braun z Konfederacji stanął w obliczu poważnych zarzutów w związku z incydentami, które miały miejsce na terenie Sejmu RP. Prokuratura Okręgowa w Warszawie 9 kwietnia przedstawiła mu zarzuty, które obejmują m.in. znieważenie grupy osób ze względu na przekonania religijne, a także naruszenie nietykalności cielesnej Łukasza Szumowskiego, byłego ministra zdrowia. Zdarzenia, których dotyczą zarzuty, miały miejsce 12 grudnia ubiegłego roku. Wśród nich szczególnie kontrowersyjny okazał się incydent z użyciem gaśnicy proszkowej, za pomocą której poseł Braun zgasił świece chanukowe zapalone podczas ceremonii w Sejmie. Ten czyn, interpretowany jako atak na wolność wyznania, wywołał szeroką dyskusję w przestrzeni publicznej. Dodatkowo poseł Braun usłyszał zarzuty dotyczące stosowania przemocy fizycznej w celu zmuszenia do określonego zachowania, pomówienia Łukasza Szumowskiego poprzez rozpowszechnianie fałszywych informacji o jego stanie po spożyciu alkoholu, uszkodzenia mienia publicznego, w tym choinki bożonarodzeniowej oraz sprzętu nagłaśniającego, a także naruszenia miru domowego poprzez nieopuszczenie niemieckiego Instytutu Historycznego. Poseł Braun nie przyznał się do postawionych mu zarzutów i odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Sprawa zyskała rozgłos również dzięki decyzji marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który w reakcji na incydent z gaśnicą wykluczył posła z obrad parlamentu i zapowiedział kroki prawne wobec jego zachowania. Dodatkowo prezydium Sejmu zdecydowało o nałożeniu na Brauna sankcji finansowych, polegających na obniżeniu jego uposażenia oraz diety poselskiej. Kierowca Ubera z pewnością nie spodziewał się, że jego codzienna praca zamieni się w prawdziwy koszmar. Niecodzienna sytuacja miała miejsce wczoraj, tuż przed 18:00, na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II i ulicy Nowolipki. Tam rozegrało się zdarzenie, w którym Toyota Prius, typowe auto używane do przewozu osób przez aplikację typu Uber, została uderzona w bok przez czarną Hondę. Wszystko wskazywało na to, że doszło do klasycznego przypadku nieudanego manewru lewoskrętu przez kierującego Toyotą. Sytuacja szybko się skomplikowała, gdy na miejsce zdarzenia przybyło pogotowie, które udzieliło pomocy dwóm osobom. Wraz z rozwojem wydarzeń okazało się, że w Hondzie podróżowała pani prokurator. Kierowca Toyoty, będący pracownikiem Ubera, z pewnością nie mógł sobie wyobrazić gorszego zbiegu okoliczności niż zderzenie z przedstawicielem wymiaru sprawiedliwości. Po zderzeniu na miejscu pojawiła się warszawska drogówka, która przejęła dalsze czynności związane z tym zaskakującym wypadkiem. Policjanci z Lubania wykazali się niezwykłą sprawnością w rozwiązaniu skomplikowanej sprawy kradzieży, która dotknęła lokalny sklep z odzieżą oraz pracownię krawiecką. Ich działania doprowadziły do szybkiego ustalenia tożsamości złodzieja, odzyskania większości skradzionego mienia oraz przedstawienia sprawcy zarzutów. Warto podkreślić, że obie kradzieże nie były ze sobą bezpośrednio powiązane, co dodatkowo potęgowało wyzwanie logistyczne i operacyjne stojące przed funkcjonariuszami. Sprawą zajęli się lubańscy policjanci po zgłoszeniu kradzieży z włamaniem do sklepu odzieżowego, które miało miejsce na początku kwietnia. W wyniku niezwłocznie podjętych działań już następnego dnia udało się zlokalizować skradzioną odzież damską, wycenioną na około 18 tysięcy złotych, ukrytą w pomieszczeniach piwnicznych jednego z budynków w Lubaniu. Dochodzenie policjantów doprowadziło do ustalenia, że sprawcą jest 33-letni mężczyzna, poszukiwany listem gończym za inne przestępstwa. Mimo swojej przestępczej przeszłości i umiejętności unikania organów ścigania, mężczyzna został zatrzymany po krótkim pościgu w piwnicy budynku mieszkalnego. W trakcie operacji funkcjonariusze zatrzymali także 23-letnią kobietę, przy której znaleziono narkotyki. 33-latek usłyszał zarzuty za kradzieże z włamaniem, które mogą skutkować karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Aktualnie przebywa on w zakładzie karnym, gdzie odbywa karę za wcześniej popełnione przestępstwa. Natomiast jego 23-letnia znajoma została oskarżona o posiadanie środków odurzających, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Za sprawą szybkiej i zdecydowanej akcji policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, pod okiem Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze, doszło do aresztowania podejrzanego o próbę zabójstwa. Do incydentu doszło podczas nocnej interwencji w jednym z mieszkań na obszarze gminy Lubawka, gdzie miało dojść do samookaleczenia mężczyzny przy użyciu niebezpiecznego narzędzia.
Szybka reakcja i profesjonalizm funkcjonariuszy pozwoliły jednak na odkrycie prawdziwego przebiegu wydarzeń. Zdarzenie miało miejsce w nocy z 5 na 6 kwietnia, gdy w trakcie zakrapianego alkoholem spotkania 45-letni uczestnik imprezy doznał poważnych obrażeń w wyniku ataku siekierą przez 41-letniego mieszkańca gminy. Konflikt między mężczyznami eskalował do stopnia, że pokrzywdzony odniósł poważne rany głowy i nogi, co wymagało natychmiastowej interwencji medycznej. Sprawca brutalnego ataku został szybko zatrzymany przez policję. Podejrzany o ten czyn 41-latek stanął przed wymiarem sprawiedliwości, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. W odpowiedzi na zgromadzone dowody oraz powagę czynu, sąd w Kamiennej Górze postanowił o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W związku z poważnym charakterem zarzucanego mu czynu, podejrzanemu grozi teraz surowa kara, sięgająca nawet dożywotniego pozbawienia wolności. W sercu Warszawy, na terenie jednej z przedwojennych kamienic przy ulicy Grzybowskiej, dokonano przerażającego odkrycia, które wstrząsnęło lokalną społecznością i wymiar sprawiedliwości. W opustoszałym budynku odnaleziono ciała 4 mężczyzn, co natychmiast skierowało uwagę służb na charakter kryminalny zdarzenia. Policjanci zatrzymali w sprawie 7 osób, 4 mężczyzn i 3 kobiety. Wszyscy to osoby w kryzysie bezdomności, Polacy i Ukraińcy, którzy od wielu miesięcy mieli pomieszkiwać w popadającej w ruinę kamienicy na Grzybowskiej. Wśród zatrzymanych jest również Ukrainka, która zgłosiła sprawę na policję. Andrii S., 34-letni obywatel Ukrainy, stanął w obliczu poważnych zarzutów dotyczących dokonania 3 zabójstw, co zostało potwierdzone przez rzecznika prasowego prokuratury okręgowej w Warszawie, prokuratora Szymona Bannę. Andrii S., 34-letni obywatel Ukrainy, usłyszał zarzuty dokonania 3 zabójstw, pozostałe osoby zaś usłyszały zarzuty niezawiadomienia o przestępstwie zabójstwa, zaznaczył prokurator. Ciała 4 mężczyzn znaleziono w opuszczonej kamienicy przy ulicy Grzybowskiej, którą zajmowała polsko-ukraińska grupa bezdomnych. Najprawdopodobniej w różnych okresach czasu dochodziło do morderstw. Ciała zostały znalezione w różnych miejscach kamienicy, w których panowały różne warunki klimatyczne. Są one w stanie rozkładu, mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Szymon Banna. Jedno ciało było zakopane na parterze, reszta ciał była rozrzucona po piętrach, powiedział reporterowi Faktu warszawski policjant. Zwłoki miały być przykryte stertą starych kołder i śmieci. Niektóre były nadgryzione przez szczury, podał z kolei Onet. Z uwagi na powagę zarzucanych czynów oraz skomplikowany charakter sprawy, służby pod nadzorem grupy prokuratorów przeprowadzają intensywne oględziny miejsca zdarzenia, starając się zrekonstruować przebieg wydarzeń oraz ustalić tożsamość i motywy sprawców. Jedna z wersji zakłada, że poszło o kobietę. O takim motywie miały mówić zatrzymane osoby. My jednak musimy wyjaśnić dokładnie, jakie były okoliczności śmierci każdej ze znalezionych ofiar, powiedział jeden ze śledczych. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter Faktu, mężczyzna miał działać pod wpływem impulsu. Gdy coś mu się nie spodobało i było wbrew jemu, uciekał się do zbrodni. Dalsze szczegóły śledztwa mogą rzucać nowe światło na międzynarodowe aspekty zbrodni i relacje pomiędzy zatrzymanymi. Znalezione na miejscu zdarzenia ciała wykazywały liczne obrażenia, które zdaniem śledczych mogły być efektem działania osób trzecich. Ujawnione przedmioty mogą stanowić kluczowe dowody w sprawie. Ciała zostały przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie mają zostać poddane sekcji zwłok, co ma na celu ustalenie dokładnej przyczyny śmierci oraz okoliczności, w jakich doszło do tragedii. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie wszystkich podejrzanych w tej sprawie. Tymczasem służby nadal pracują na miejscu, gdzie w celu dokładniejszego zbadania terenu zaangażowano nawet żandarmerię wojskową z georadarem. Kamienica, w której doszło do tego tragicznego odkrycia, jest budynkiem 4-piętrowym datującym się na okres przedwojenny. Obecnie budynek ten, opuszczony i zdewastowany, stał się schronieniem dla osób bezdomnych. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.